Dzień dobry, Weronika Szymańska. Jestem analityczką sektora Food and Agri w banku BNP Paribas, Polska S.A. Dziś opowiem Państwu kilka słów o bieżącej sytuacji na rynku międzynarodowym zbóż. Skupimy się głównie na rynku pszenicy i kukurydzy, ponieważ wahania cenowe pozostałych zbóż, które uprawiane są w naszym kraju, są pochodnymi ruchów cenowych tych głównych dwóch gatunków. Zaczynając od pszenicy. Tu na wykresie przedstawione mamy zarówno podsumowanie zbiorów pszenicy z sezonów poprzednich, jak i szacunki Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych na sezon, który właśnie się rozpoczął. W sezonie 2023-2024 światowe zbiory pszenicy mają wynieść 797 milionów ton, czyli o około 9 milionów ton więcej niż w sezonie ubiegłym. Wynikać ten wzrost będzie głównie z poprawy sytuacji w Unii Europejskiej w tym słabszym zeszłorocznym sezonie. Również niewielka poprawa w Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o wolumen produkcji. Wciąż wysokie wolumeny zbiorów w Rosji. Po rekordowym sezonie, w zeszłym sezonie Rosja osiągnęła wynik 90 milionów ton według szacunków właśnie USDA. Jest to wynik rekordowy dla tego kraju, jednak te zbiory, choć niższe, w bieżącym sezonie będą wciąż bardzo wysokie. Również czeka nas pogorszenie, kolejny sezon z rzędu zbiorów w Ukrainie, głównie ze względu na wojnę na terenie tego kraju. Jeśli chodzi o te prognozy, one wspierały w ostatnich miesiącach pozytywnie rynek. Ceny spadały właśnie ze względu na dość przychylne prognozy na rozpoczynający się sezon. Tutaj możemy też wspomnieć o poprawie sytuacji w Argentynie, która w poprzednim sezonie zmagała się z suszą. Jednak w ostatnich tygodniach widzimy tu lekkie odbicie. Związane one było głównie z pogorszeniem warunków pogodowych, między innymi w Europie. Europa tutaj dotknięta w czerwcu suszą, szczególnie północna część kontynentu. Deficyt deszczu wpłynie najpewniej zarówno na uprawy zbóż ozimych, jak również na zboża jare. Tutaj widzimy na mapie, że deszcz w czerwcu przyszedł nad Półwysep Iberyjski, jednak ta poprawa warunków hydrologicznych, głównie w Hiszpanii, była opóźniona. Tamta produkcja pszenicy, ale też innych zbóż będzie na pewno znacząco mniejsza niż w sezonach poprzednich. Tutaj takie zbliżenie snapshot na ceny z ostatnich tygodni. Na wykresie kontrakty na pszenicę na paryskiej giełdzie MATIF. Tutaj też widzimy w przybliżeniu to odbicie w drugiej połowie czerwca. One poza pogorszeniem warunków pogodowych w Europie, tutaj wpływ miały także pogorszenie warunków pogodowych w zasadzie w różnych regionach północnej półkuli. Silne deszcze na przełomie maja i czerwca, które zniszczyły częściowo uprawy pszenicy w Chinach, które były już gotowe do zbiorów. Później obecnie Chiny zmagają się z falą upałów, które też nie pomagają dalszemu rozwojowi roślin. Również susza w USA, to zaraz jeszcze do tego tematu powrócimy. Kolejnym czynnikiem, który wspiera ceny w ostatnim czasie, a przynajmniej przeciwdziała dalszym spadkom, jest
dalszy rozwój wojny w Ukrainie. Tutaj oprócz obniżonych zbiorów na terenie tego kraju ze względu na działania wojenne, mamy też oczywiście kwestię dalszego funkcjonowania porozumienia o korytarzu zbożowym na Morzu Czarnym. Korytarz w czerwcu funkcjonował już bardzo słabo. Port w Jużne został całkowicie zablokowany przez stronę rosyjską. Część kontroli, jeśli się jakieś odbywały, były spowolnione w pozostałych portach, jak również przy wpływaniu, jak i wypływaniu na Morze Czarne. Tutaj Ukraińcy radzą sobie w ten sposób, że przenoszą znaczną część transportów płodów rolnych na porty na Dunaju. Wiemy, że rozwijają tam infrastrukturę, jak również infrastrukturę kolejową i drogową w zachodniej części państwa. Z drugiej strony spadki, tutaj też widoczne w tej pierwszej połowie lipca, wspierane są przez wciąż bardzo konkurencyjne ziarno, które wygrywa, ziarno z Rosji, które wygrywa w przetargach w krajach północnej Afryki czy Bliskiego Wschodu. Tutaj ostatnio duże przetargi między innymi w Algierii i Tunezji. To zboże ze względu na bardzo dobre, tak jak wspomniałam, rekordowe zbiory w zeszłym sezonie i znaczące zapasy, z którymi Rosjanie zostali już wchodząc w ten nowy sezon, będzie pewnie w najbliższych tygodniach nadal wypierać zboże, chociażby francuskie, które jest droższe i mniej atrakcyjne przez to dla krajów importujących. Przechodząc do kukurydzy, tu również spodziewany jest wzrost, nawet większy niż w przypadku pszenicy. W otwierającym się sezonie spodziewany jest przez USDA wolumen na poziomie globalnym rzędu 1,223 mln ton produkcji. Tutaj również znacząca poprawa na terenie Unii Europejskiej, również poprawa w Stanach Zjednoczonych. Tutaj powrót do poziomów, a nawet wyższe poziomy niż w sezonie 2021-2022. Bardzo duże zbiory w Brazylii, choć ten sezon poprzedni był rekordowy, tutaj Brazylia praktycznie wyrównuje swój wynik, przynajmniej w tych wstępnych szacunkach, prognozach na ten sezon. Co ważne, też poprawa wolumenów produkcji w Argentynie. Tutaj Argentyna, tak jak wspomniałam, Argentyna zmagała się z suszą w sezonie poprzednim, która dotknęła w zasadzie głównie uprawy kukurydzy, soi, jak również pszenicy w tym regionie. Również w przypadku kukurydzy w Ukrainie możemy spodziewać się niższych zbiorów, jednak sezon do sezonu ten wynik nie spada o tak wiele. Jednak w porównaniu z tą produkcją, powiedzmy na poziomie historycznym, no jest niższy. Te zbiory mają być najniższe od 6 sezonów. Te pozytywne prognozy również tutaj wspierały spadki cen, również umożliwienie eksportu w tych ostatnich miesiącach właśnie przez Morze Czarne. To też był kluczowy czynnik, jeśli chodzi o te spadki. Jeśli chodzi o samą Unię Europejską, bo tutaj mamy zarówno ceny z giełdy Matif, jak i ceny polskie, które są wysoko skorelowane z tymi cenami z giełdy paryskiej. Tutaj też w ostatnich tygodniach spadki wspierane są ze względu na wysokie zapasy kukurydzy na koniec sezonu 2022-2023 w Unii Europejskiej i
prawdopodobnie również na koniec bieżącego sezonu te zapasy będą dość duże. Tutaj głównie w sezonie poprzednim znaczący import z ziarna ze wschodu wpłynął pozytywnie na ten unijny bilans. Jednak, tak jak Państwo widzieli na poprzednim slajdzie, tutaj też mamy odbicie w drugiej połowie czerwca cen zarówno na Matifie, jak i głównie na chicagowskiej giełdzie CBOT, ze względu głównie na suszę w Stanach Zjednoczonych. Tutaj na wykresie mamy porównanie sezon do sezonu udziału upraw kukurydzy, które objęte były suszą, uległy presji suszy. Tutaj pod koniec, w czerwcu było to około 60%. Teraz ten wskaźnik jest jeszcze wyższy. No jak Państwo widzą, tutaj ten sezon 22-23 wygląda zatrważająco na tle tych poprzednich. A dlaczego mówimy głównie o kukurydzy? Susza skupia się właśnie w głównym regionie upraw kukurydzy w tym kraju, jak widzą Państwo po prawej stronie na mapce. Po lewej stronie poszczególne stany na tej mapie podzielone są na terytoria badań meteorologicznych, mniejsze obszary, które zaznaczone są, te obszary, które zaznaczone są kolorem brązowym lub ciemnobrązowym, są ten okres ostatni jest tutaj najsuchszy na przestrzeni ostatnich 130 ponad lat. Te najciemniej brązowe, na przykład 126, 128, 126 najmokrzejszy, czyli tak naprawdę piąty najsuchszy rok chociażby w tych środkowych, na środkowym zachodzie. Obecnie około 67% upraw kukurydzy jest pod presją suszy w Stanach Zjednoczonych. Występuje na tych samych terenach, na których występuje susza, tutaj zaznaczona kolorem czerwonym, kolorem ciemnozielonym, właśnie te główne skupiska upraw najbardziej intensywne, gdzie odbywa się najbardziej intensywna produkcja kukurydzy w Stanach Zjednoczonych. Właśnie pogarszające się warunki pogodowe w tak zwanym pasie kukurydzianym, który Państwu przed chwilą pokazałam, wpłynęły znacząco na wzrost cen w drugiej połowie czerwca. Kolejnym czynnikiem jest również, tak jak w przypadku pszenicy, pogorszenie sytuacji eksportowej Ukrainy, dalsze działania na froncie. I porozumienie przewidywane, jego trwanie jest do 17 lipca, jednak strona rosyjska zapowiedziała, że nie zgodzi się na przedłużenie umowy, jeśli jej żądania związane z eksportem płodów rolnych i nawozów z Rosji nie zostaną spełnione. Tutaj kluczową kartą przetargową jest podłączenie rosyjskiego banku rolnego do systemu SWIFT. Ponowne przyłączenie. Na co reszta świata nie chce się zgodzić. Jednak większym wzrostem na rynku kukurydzy przeciwdziała właśnie ta prognoza dość dobrych zbiorów. Zobaczymy, jakie finalne będą te zbiory, zarówno kukurydzy, jak i pszenicy, bo tutaj na tych terenach północnej półkuli mogą wystąpić korekty. Ta sytuacja w Stanach Zjednoczonych nie jest dobra. Jednak na razie prognozy Departamentu
rolnictwa Stanów Zjednoczonych wskazują na wyższe globalne zbiory po tym zeszłorocznym słabym sezonie. Tutaj jeszcze ważnym czynnikiem na rynku międzynarodowym, jeśli chodzi o notowania kukurydzy w najbliższym czasie, może być też popyt ze strony Chin. Chiny sprowadzają kukurydzę głównie na cele paszowe, jest to tradycyjne zboże paszowe. Jednak pod koniec ubiegłego sezonu, tak jak wspomniałam, Chiny miały bardzo wysoką produkcję pszenicy, jak również dość wysoki import tego ziarna do kraju. Co więcej, tak jak już mówiłam, te zbiory gotowe, pszenica gotowa do zbioru na przełomie maja i czerwca została częściowo zniszczona przez gwałtowne ulewy. Część ziarna nie udało się zupełnie osuszyć, dlatego znacząca część nie będzie odpowiednia do konsumpcji dla ludzi, dlatego pewnie również część pszenicy zostanie przeznaczona w tym roku na pasze dla zwierząt. Jeśli chodzi o takie zbliżenie na kraje europejskie, tutaj mamy przewidywania z czerwcowego biuletynu Komisji Europejskiej, jeśli chodzi o planowanie pszenicy i kukurydzy u głównych producentów, a także średnią unijną. W większości krajów, tak jak też wskazują te mapki po prawej stronie, jeśli chodzi o pszenicę, to planowanie ma być wyższe niż średnia pięcioletnia. Również na poziomie unijnym ten wynik ma się poprawić w tym roku w stosunku do roku 2022. Jeśli chodzi o Polskę, planowanie ma być zarówno jeśli chodzi o pszenicę, jak i inne zboża, z wyjątkiem kukurydzy, planowanie ma być niższe niż w zeszłym roku, który był dość udany dla naszego kraju pod względem zbiorów, ale wyższe niż średnia pięcioletnia dla wszystkich badanych zbóż. Tutaj wyjątkiem jest jedynie kukurydza, który plon w naszym kraju ma być zarówno wyższy od średniej pięcioletniej, jak i lepszy niż w zeszłym roku. Tutaj na tych mapach wyróżnia się już wspomniany Półwysep Iberyjski. W tym regionie planowanie będzie znacząco niższe niż średnia pięcioletnia, również niż w roku ubiegłym. Jeszcze przywołując szacunki GUS-u, w Polsce areał obsiany pszenicą to około 2,5 miliona hektarów. Jest to wynik zbliżony do zeszłorocznego. Jeśli chodzi o kukurydzę, areał upraw spadł do 1 miliona hektara z 1 150 tysięcy hektarów w 2022 roku. Dziękuję Państwu, to już wszystko. Zapraszam na stronę Agronomist po więcej informacji.